Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z cyklu Szybka Porada Ruszkena. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy kolejny poradnik zakupowy. Dzisiaj doradzę Wam słuchawki dla gracza na USB. Podstawowe, ponieważ w kwocie między 100 a 200 zł. Takie naprawdę wypasione słuchawki na USB lub nawet bezprzewodowe to już jest wydatek 300, 350 i więcej złotych, ale dzisiaj zaproponuję Wam podstawowe headsety na USB. Pamiętajcie o istnieniu obszernej playlisty słuchawki dla graczy 250 filmów, więc jest w czym wybierać. A tymczasem przejdźmy do propozycji. Zaczniemy od najtańszych propozycji. W cenie około 100 zł można kupić wygodne i dobrze wykonane dodatkowo z RGB słuchawki Havit H2022U. Standardowo mamy tutaj dźwięk wirtualny 7.1 i dość podobne parametry do większości słuchawek na USB. Następnie, jeśli szukacie dość dużego headsetu, dość masywnego, przy okazji wygodnego, to Tracer Hydra na takie podstawowe słuchawki na USB sprawdzą się dobrze. Kiedyś je testowałem, co prawda lata temu, ale recenzja jest na kanale. Tak więc w tej cenie nie ma co wybrzydzać, całkiem dobre słuchawki, dość solidne. Następnie mamy propozycję, która jest hitem cenowym, testowane u mnie w zeszłym roku. Słuchawki, które mają świetny stosunek jakości do ceny, są wygodne, mają przyzwoity mikrofon, sterowniki oraz są po prostu dobrze wykonane. Jeśli chodzi o słuchawki, które testowałem z takich tańszych na USB, to Savio Vertigo mogę Wam zdecydowanie polecić. Kolejne dwa interesujące i duże headsety to propozycja od marki Genesis. Troszeczkę droższe od poprzedniczek, Genesis Radon 720. Przede wszystkim mają ogromne otwory na uszy, więc każde uszy się zmieszczą bez problemu i samodopasowujący się pałąk. Tak więc przede wszystkim duże słuchawki, komfort, oprogramowanie i dobra jakość dźwięku. Następnie mamy nieco inny model Genesis Radon 610, które mają już pałąk regulowany, także mają duże przestrzenie, natomiast mają przestrzenie okrągłe, a nie prostokątne. Tak więc jeśli macie naprawdę duże uszy, no to jednak skłaniałbym się do Genesis Radon 720, natomiast 610 też są spore. Recenzje tych słuchawek, pamiętajcie, są na kanale. Natomiast na koniec propozycja od marki Marvo. Słuchawki troszeczkę droższe, też na USB, ale są to słuchawki tak zwane True Surround, czyli w każdym nauszniku mamy jeden głośnik 40 mm i dwa głośniki 30 mm, więc mamy po prostu kilka mniejszych głośników fizycznych, a nie dwa duże głośniki, w których dźwięk jest przetwarzany programowo. Słuchawki Marvo są solidne i wygodne. Jeśli chodzi o produkty z True Surround, są to chyba w tej chwili najtańsze słuchawki tego typu, więc też warto mieć to na uwadze. Jak zwykle mam nadzieję, że film się spodobał i przydał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ja Wam za to jestem bardzo wdzięczny. Zapraszam do aktywności w komentarzach. Pozdrawiam Was. Cześć!